Cześć. Zaraz po konferencji Mail Mayday udało zaprosić mi się Pawła Tkaczyka do rozmowy. Rozmowy nie o jego wystąpieniu, ale o tym, jak stworzyć świetną historię w komunikacji ze swoimi odbiorcami. Z Pawłem rozmawiam o tym, jak sprawić, aby e-mail marketing stał się dwukanałowym, dwukierunkowym kanałem komunikacji z waszymi odbiorcami. To rozmowa nie tylko o e-mail marketingu, to rozmowa także o historiach, o produkcie. A zresztą wysłuchajcie sami. Zapraszam, Paweł Sala. Jesteśmy po konferencji Mail Mayday. Jest po pierwszym dniu. Po pierwszym dniu, po piątej edycji. I to jest sobie twój trzeci raz, tak, można powiedzieć, na Mail Mayday. Moim gościem jest Paweł Tkaczyk. Nie będziemy rozmawiać dzisiaj o twoim wystąpieniu. Będziemy rozmawiać o twojej nowej książce. Nie przygotowałem się. Kurczę, ale tam słyszałem, że jest już okładka i okay, nawet pękło, więc... Nie, wiesz co, ona już jest nawet w przedsprzedaży i okay, jest w drukarni. Już nic nie mogę zatrzymać. Jest już, teraz taki moment, idzie. Że tak, idzie. I jest dobra? Powiem tak, mi się podoba, okay, ale mogę być nieobiektywnie nastawiony do niej. Więc... Natomiast ja dobrze pamiętam, że ty po ostatniej grywalizacji potem popełniłeś książkę, po czym dałeś ją beta testerom, po czym ją cofnąłeś. Tak, to znaczy, wiesz co, ja zacząłem pisać narratologię w 2013 roku. I to jest bardzo dawno temu. I plan był taki, żeby ją zrobić w rok, półtora, góra. Natomiast tak, napisałem ją i... W storytellingu jest taka zasada, która mówi, to o czym się fajnie pisze, to nie jest to, o czym się fajnie słucha. Okay. Czyli ja zrobiłem w pierwszej wersji, ponieważ byłem taki nabuzowany badaniami o tych storytellingach, o tych narracjach i tak dalej. Zrobiłem coś takiego, co ja sobie dzisiaj nazywam memory dump. Okay. Wszystko, co wiedziałem, zrzuciłem do książki. I dałem to ludziom, z których zdaniem się bardzo, bardzo liczę i oni zobaczyli to i mówią, Paweł, nie da się tego czytać. To nie. Nie. Doktorat, no tak. Więc to dokładnie jakby do tego się sprowadzało. Więc wywaliłem ją do kosza, napisałem drugą wersję, którą skończyłem w listopadzie 2015 roku. Okay. I ona była trochę lepsza, ale też jakby po recenzji stwierdziłem, że to nie jest jeszcze to. Tutaj jakby feedback, bo jakby konstruktywny feedback bardzo cenię. Tutaj był feedback taki, że ty, ale ja nie wiem, dla kogo i do czego to jest. On ją się fajnie czyta, bo ja się nauczyłem opowiadać o tym w sposób lepszy, ale ona była dla wszystkich i dla nikogo. Ja celowałem w taką popularną, naukową książkę o storytellingu, dlatego że mnie to jara. Natomiast ludzie powiedzieli, ja się po tobie spodziewam raczej takiego poradnika bardziej. I narratologia nie jest poradnikiem, ale to, co mi strasznie pomogło w pisaniu trzeciej wersji, to jest wybudowanie sobie takiej persony, gościa, który... ma coś napisać, to znaczy, że on siada, przychodzi do niego prezes i mówi, nasza firma otworzyła nowy oddział gdzieś w Mołdawii, weź o tym kona napisz. I on nie ma pojęcia, jak się do tego zabrać, albo ma taki background bardzo mocno PR-owy, co uważam, że szkodzi ludziom. I w tym momencie ta książka jest w stanie ci dostarczyć z jednej strony rozrywki bardzo, z drugiej strony takiej praktycznej wiedzy, jakiegoś procesu, jak się do tego zabrać, a z trzeciej strony, to jest coś, co w niej najbardziej cenię, udało mi się też tam przemycić takie rzeczy dotyczące tego, jak te mechanizmy działają. Coś, co ciebie kręci, te kanemany wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Ja do tego jeszcze dołożyłem taką warstwę, która się nazywa lingwistyka, bo słowa, jakich używamy do rozmawiania z ludźmi, też mają znaczenie i to wszystko jest w takim sosie ładnym podane, nawet nie długie, nie? 150 stron wyszło. 150 stron? Tak, ja też się zdziwiłem, bo ona jest, no, ale wiesz co, to kwestia składu i formatu, ona jest większa w tej chwili niż zakamarki i grywalizacja. Po drugie, no ten stopień pisma jest mniejszy i to nie jest jakaś taka cegła, ona jest dłuższa niż zakamarki marki. Zakamarki miały 250 tysięcy znaków, narratologia ma 100 tysięcy więcej, ale wyszła z tego książka mniej więcej tej samej... Kompaktowa. Tak, taka. Kompaktowa, w sensie to nie jest jakaś taka cegła, wiesz, jak Kahneman, że tam 900 stron do przeczytania. I czcionka. No więc właśnie. Nie? Dobra, a to skoro mówisz, że to ma być, powiedzmy, poradnik, chociaż nie chcę tego bagatelizować czy upraszczać, no to okej, przychodzi człowiek, który robi e-mail marketing, który robi komunikację. Na prezentacji mówiłeś o tym, że e-mail powinien być tym dwukierunkowym kanałem, czyli nie wstawiamy adres nadawcy, no reply, tylko absolutnie reply. Tak. I absolutnie cieszmy się tym dialogiem, który nam się tam pojawi. Czy jesteś w stanie tak, nie wiem, zdradzić trzy takie tipy dla gościa, który robi e-mail marketing, który chce budować story i chce budować pewną narrację, żeby ona była skuteczna i żeby ona była łatwa, adoptowalna do potrzeb niekoniecznie super technicznych osób. Tak, tylko że widzisz, wtedy to nie jest rozmowa o e-mail marketingu tylko. To jest rozmowa o produkcie, bo masz produkt, o którym musisz opowiedzieć historię. I ja na przykład stawiam takie potężne rozróżnienie między reklamą a story.
osią centralną reklamy jest produkt i ona jest o produkcie, story jest o bohaterze, o jego trudnościach. I to jest coś, czego staram się ludzi nauczyć w tej książce, że jeśli piszesz story, to ona nie jest o produkcie, ale masz produkt i ja cię nauczę pisać story, w którym ten produkt gra jakąś rolę, okay. A czy ty go wypchniesz te story za pomocą maila, czy wypchniesz ją za pomocą Facebooka, czy wiesz, w gazecie ją opiszesz, nie ma żadnego znaczenia. Okej, okay. Natomiast gdyby człowiek... Chcesz powiedzieć, że nie wiem, zrobiłbyś historię, nie wiem, Tasiemiec, pod tytułem opowiadam, to jest nasz brand hero, to jest nasza Halina piwowarska, zwana HP. Doktor Tuż miał dzisiaj, chciał tak zacząć prezentację. Okay. Bardzo żałuję, że tak nie rozpoczął. No. To jest Halina piwowarska, HP. Każdy ją miał, każdy jej nienawidzi, każdy ją przeklina. No. Dlaczego? Bo Halinie się zawsze kończy. Aha. Kończy się pół litra. Miał taką narrację ułożoną. No mówię, kurczę, fajny, rób to. No to dlaczego mówi, nie? No mówi, no nie, no to był jego debiut na tak dużej scenie. Mówi, no mógłbym to spać. Palić, okay, a to trzeba było. Rozumiem. Natomiast fenomen. Natomiast pisałbyś takiego maila do człowieka? Oczywiście, że tak. No słuchaj, my czytamy maile z jednej strony, znaczy zawsze po to, żeby wynieść z nich jakąś wartość. Okay. My się różnych wartości spodziewamy, no bo jeśli ja dostaję, nie wiem, od Answera maila, to tam spodziewam się, że 50 zł leży, tak, nie? Albo więcej. Albo więcej. Natomiast jeśli dostajesz maila od doktora Tusza, no to ja nie zawsze chciałbym tym klientom te 50 zł jednak dawać. I są inne warstwy, gdzie można tej wartości poszukać. Jest warstwa rozrywkowa, jest warstwa zaciekawienia, jest warstwa czegoś takiego, co nazywa się waluta społeczna, tak? Czyli ta opowieść, dzisiaj jest Wyborcza na przykład, genialny artykuł o walucie społecznej, jako były badania na temat tego, jakimi historiami my się dzielimy na Facebooku. Bo to też na przykład jest dosyć taki ważny element tego, czego staram się ludzi uczyć o storytellingu. Historie się niosą. Dobra historia to nie jest taka, która jest napisana zgodnie z regułami, tylko to jest taka, która jest w stanie wygrać tę walkę o uwagę klienta i jeszcze do tego się obronić w tym świecie mediów społecznościowych, że ona się niesie. Więc absolutnie jesteś w stanie to tak robić. Dobra, a powiedz mi, jakbyś, no bo mówisz, okej, okay, piszemy story i ja lubię historię. Znaczy ja generalnie uważam, że gdybym był trochę starszy, to pewnie bym był takim gawędziarzem. Nie, wszystko przed tobą, nie? Starzejesz się. Starzeje się, więc te dzieci, teraz Stefan się pojawił, wnuki, no to fotele, tak właśnie, porozmawiajmy. Natomiast z jednej strony to jest świat, który bardzo mnie kręci, z drugiej strony ten świat, który mnie olbrzymi kręci, to jest dane, tak? Czyli zbierajmy mnóstwo danych, włóżmy to w jakiś system, nie nazywajmy tego big data, bo już to nie jest trend, tak. I teraz to będzie AI i on za nas podejmuje pewne decyzje. I powiem ci szczerze, wczoraj miałem pytanie z jednego z czasopism marketingowych, jak Freshmate będzie się odnajdywał w AI-centric world. I tak zastanawiam się, kurczę, z jednej strony story i właśnie budowanie, nie personalizacja, znaczy ta personalizacja, do tego jeszcze za chwilę dojdziemy, natomiast mówimy story, ono jest w miarę uniwersalne, a z drugiej strony to taki hype na okej, róbmy sztuczną inteligencję i na bota, który będzie z tobą rozmawiał. I pytanie, czy to się w ogóle da połączyć, czy to po prostu jedno powinno iść jedną stroną, a drugie pieprzyć idzie po prostu zupełnie gdzieś tam obok. Kładziemy, czy to w ogóle nie mieszamy? Ja myślę, że my połączymy te dwie rzeczy. To znaczy, że znowu takim wielkim trendem w storytellingu, który ja zauważam, kiedy ludzie ze mną rozmawiają, proszą, żeby ich na przykład uczyć tych umiejętności, jest opowiadanie o danych. To znaczy, że my żyjemy w świecie, w którym jesteśmy potwornie przytłoczeni danymi. I teraz oczywiście, że maszyna jest w stanie użyć tych danych do podjęcia jakiejś decyzji, ale my jednocześnie powinniśmy te dane przynajmniej w jakikolwiek sposób ogarniać i zrozumieć. A to wymaga ich uproszczenia, to wymaga na przykład odrzucenia tego, czego ja nie potrzebuję. I teraz ten proces w storytellingu nazywa się dramatyzacją. Odrzucenie pewnych rzeczy, nawiązanie czy podniesienie wagi, rangi innych rzeczy itd., itd. I to samo można zrobić w stosunku do danych. Także opowiadanie danych jest jedną z fajnych rzeczy, które można robić. W swoim podcaście miałeś teraz taki odcinek, znaczy nie teraz, już kilka miesięcy temu, Trendy 2017, no, jedną z rzeczy była kwestia personalizacji. Mówiliśmy hiperpersonalizacji. Tak, powiedz, jakbyś to widział w e-mail marketingu, w sensie, no bo ty robisz świetne maile, zresztą jak zapraszałem cię na tą konferencję, to nie dlatego, że to będzie Paweł Tkaczyk i on będzie opowiadał o narracji, o grywalizacji, o czymkolwiek innym, tylko dostałem pierwszy raz od dłuższego czasu newsletter, o ja cię pierdzielę, no dobra, to rzadko tak, dobra, telefon, Paweł, słuchaj, tylko o tym newsletterze, więc ja nie wiem, czy będziesz to wykorzystywał u siebie, jak do tej hiperpersonalizacji ty jako Paweł, ja już podejść? To wykorzystuję i to jest coś na przykład, czego ludzie nie rozumieją.
Krzysiek Sobieszek mówił bardzo fajną rzecz, z której się tam gdzieś tam wewnętrznie śmiałem, bo sam to wykorzystuję. On mówi, dziwne jest, że właściwie wszystkie kampanie e-mail marketingowe wysyłają wszystko w jednej paczce za każdym razem to samo. Ja tego nie robię. Już dawno to mam jakby tak poprogramowane, że różne rzeczy wychodzą w różnych czasach i tak dalej, i tak dalej. I ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni, bo ja na przykład czasem zdarza mi się coś oczywiście skopać, bo to wszystko jest jednym wielkim eksperymentem. Na Facebooku piszę, przepraszam, skopałem newsletter, który dzisiaj poszedł. I natychmiast się ludzie odzywają, ej, czy wywaliłeś mnie, bo ja nie dostałem. Ja mówię, jeśli wyobrażacie sobie, że wszyscy dostajecie to samo, to bardzo mocno nie doceniacie tego, jakby czym powinien być e-mail marketing. Absolutnie tak to wygląda będę wykorzystywał tę hiperpersonalizację, bo to jest dużo więcej właśnie, tak jak mówiliśmy, niż postawienie imienia, drogi Pawle, tak? Mamy super ofertę, absolutnie, jest taka. Tak, tylko że ona jest taka sama dla wszystkich, nie? A to nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o to, żeby zidentyfikować zachowania tych ludzi, a potem powiedzieć im, słuchaj, skoro przeczytałeś 5 wpisów o social media, to tu jest jeszcze kilka rzeczy, które cię zainteresują, bo na to widzę, że nie trafiłeś. Okej, a powiedz mi, jedna z prelekcji dzisiaj była poświęcona, że można sobie wziąć tam bazę mailową, wrzucimy ją do Facebooka, wrzucimy ją do Sotrendera i tam dostajemy jakiś insight. Okej, to są mężczyźni z okularami o imieniu Paweł i w ogóle lubią ubierać się na ciemno, tak? I teraz brałbyś te dane, bo taka teza postawiona, żeby wziąć te dane i potem włożyć to fizycznie do tej komunikacji mailowej, którą znowu w jakiś sposób spersonalizujemy. Mhm. Nie wprost mówiąc, wiemy, że nosisz okulary, chociaż Maciek Lewiński mówił, why not, użyjmy tego i oczywiście. Poszedłbyś tak daleko? Czy te dane, które są od third party zebrane, byś jednak... Wiesz co, gdybym im ufał na tyle, to tak. Okay. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie jakby zapakowania w tę bazę takich danych, którym ja rzeczywiście ufam i robię to. To znaczy, że wiesz, może nie tyle korzystam z Facebooka, bo im nie ufam, ale jeśli zapytam o coś moich odbiorców i wiem na przykład, że nie wiem, no nie pytam o to, ale no, mają samochód, nie mają samochód. To jest kwestia deklaracji takiej bardzo prostej. Jestem w stanie na podstawie czegoś takiego robić i firmy to robią. To znaczy, że też jakby pogłębiają wiedzę na temat swoich klientów, podsyłając im kolejne pytania, quizy, bajery, szmery, więc absolutnie tak. Okej. Powiedz mi, poza tą hiperpersonalizacją, jakbyś miał dać taką jedną rzecz, na którą marketer w 2017 powinien zwrócić uwagę, ale taki bardziej w MŚP, w sensie nie Big Think, jakieś AI, tylko takie coś... Ja cały czas trąbię o tej dwukierunkowości, bo nadal uważam, że o wiele za mało marketerów wykorzystuje dwukierunkowe kanały w taki sposób, że one są rzeczywiście dwukierunkowe. No wiesz, patrzę na Twittera i ludzie tam naparzają linkami. Patrzę na Facebooka i tam jest nasza firma to, nasza firma SRO, nasza firma tamto. Onanistycznie bardzo. Bardzo onanistycznie, dokładnie tak. A nie ma tego pytania, słuchaj, włożyłeś trud w zgromadzenie kilkudziesięciu tysięcy ludzi, żeby na ciebie patrzyli, i ty do nich mówisz, nie pozwalając jakby im się odzywać, nie korzystając z ich mądrości czy czegokolwiek innego. Kurde blade, no to jest słabe. Ja ci powiem, że my ostatnio mieliśmy taką sytuację, znaleźliśmy grupę subskrybentów, naszych newsletterowych subskrybentów we Freshmailu, zerowa reaktywność, zero otwarć w ciągu trzech ostatnich miesięcy. U nas newslettery wychodzą od Oli Adamczyk, która ogarnia to wszystko. I mówię, Ola, napisz maila, tylko daj tam... Przepraszam wielokropek, słuchaj, przepraszam, zawiodłam cię, no skoro nie czytasz moich maili, kurczę. No i ludzie, po pierwsze otworzyło to 16% z tych, którzy w ogóle nie reagują, zaczęli odpisywać, super, jest fajnie, nie mam czasu, jest super naprawdę i tak. Powiem więcej, poszliśmy level dalej. Ludzie zaczęli do mnie pisać. Paweł, bo Ola do nas napisała, że tutaj taka sytuacja. Ona pisze świetne newslettery i ta interakcja zrobiła się, że tam 250 maili na odpowiedź. Nie, to były 2 dni moje i Karoliny, która mi pomagała, żeby odpisać i żeby ten każdy człowiek poczuł się, okej, jest chill, z Olą jest okej, dziękujemy. Dobra, ale tu mam jeszcze takie pytanie. Napiszcie nam, ci ludzie zaczęli pisać naprawdę rzeczy, o których chcieliby słuchać. No i kurczę, wyszło nie rewelacyjnie. Zacząłem się śmiać, wiesz, dlatego, że mam taki mechanizm u siebie wbudowany w automatykę. Okay. To znaczy, że w momencie, kiedy ktoś się zapisuje na newsletter, ja sobie zdaję sprawę, że część tych decyzji to jest taka spontaniczna decyzja i oni nie zawsze zostaną. Więc jeśli oni 5 na przykład maili ode mnie nie otworzą nawet, już parę diabli klikną, to wpadają w taki segment, który wysyła im najpierw maila, że
No, hello. To, hello, ten a propos, przepraszam, tak bardzo mi przykro, że nie jestem w stanie. To jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Być może coś technicznie zawiodło, to jest guzik, który możesz kliknąć, żeby powiedzieć, chcę otrzymywać te maile, a jeśli nie, to dwa dni później dostają maila, który się nazywa goodbye. Ja ich wywalam tak naprawdę. Mało tego, nie ma możliwości zapisania się z powrotem. Bo dalej masz go w bazie gdzieś tam odłożone. Nie, to nie o to chodzi. To jest jakby zaplanowany proces, bo ja chcę, żeby ci ludzie mi napisali maile. Ja ich absolutnie ręcznie dodam. Ale tylko wtedy, kiedy im zależy tak bardzo, żeby oni napisali maila. I mam tak naprawdę, wiesz, też jakby jakieś tam godziny wyznaczone w tym moim dniu. No, odpowiadaję na maile, gdzie ludzie mówią, stary, przepraszam, że jakby nie otwierałem tych maili. Nie miałem czasu, coś tam. Zapisz mnie, czy możesz mnie zapisać z powrotem. Mówię, spoko, nie ma problemu. A wiesz, ale... co jeszcze zyskujesz takim mechanizmem? Zasada wzajemności, tak? Także wdzięczność. To... Nigdy do spamu nie pójdziesz. No bo ludzie dba, ale mi zależy na tym, tak? I teraz, jeśli technicznie zawiodłem, w sensie takim, że nie udało mi się skonfigurować tego w taki sposób, żeby ci ludzie to dostawali, zauważali, to byłbym ostatnim dziadem, żeby ludziom nadal pchać to do skrzynki, więc mówię, nie, no to ja, przepraszam, nie będziemy więcej tego kontynuować. Powiem ci, mieliśmy problem z jednym klientem, gdzie właśnie był bardzo taka niefajna branża, więc bardzo filtry antyspamowe wyczulone. No i pytanie, jak zrobić, żeby maile dochodziły? Ja mówię, słuchajcie, robimy maila, gdzie on ma lecieć do spamu, aktywacyjny. I piszemy wprost, słuchaj, coś z twoim mailem jest nie tak, no to wyciągnij go ze spamu. No i to rzeczywiście nam zwiększyło dostarczalność, ale słabo. Więc następna piwocik, piszemy maila i mówimy wprost, dziękujemy za zapis, mamy pytanie, wysłaliśmy ci maila, powinien tam dolecieć, odpisz do nas, co tak naprawdę jest dla ciebie istotne i my to będziemy wkładać w tą komunikację. Super, Gmail od razu wrzuca do książki adresowej. Do książki, wszystko wchodzi. A ty tam akurat, to nie było żadnej ostrej kampanii Lead Generation, była jedna osoba, która to obsługiwała. Perfekt. Bardzo fajna sprawa. Nic, Pawle, bardzo ci dziękuję za udział, za rozmowę. Do zobaczenia na następnym, mam nadzieję, Do zobaczenia. Hej.